No ładnie, kanał Eko Bosacka, a tu tyle plastiku, ktoś by powiedział. Ale jest ze mną pan Adam Uptas z firmy Green Tree i za chwileczkę wytłumaczę nam wszystkim, że to wcale nie jest plastik, prawda? Absolutnie nie. Kolejny raz absolutnie nie. To wszystko, co tutaj widzimy, to są polimery kompostowalne, mówiąc wprost. Cała masa cudownych polimerów dzisiaj uzyskiwanych głównie z roślin, tak? Czyli na przykład z czego? Z kukurydzy, z ziemniaka, ziemniaka technicznego. Dzisiaj te polimery można nawet wytrawiać, moja droga, uwaga, z odpadów porolniczych. Z odpadów, nie wiem, z McDonalda, z kawy. A. Wszędzie tam, gdzie możemy wytworzyć kwas mlekowy. Okej, okay. Czyli tak naprawdę, proszę Państwa, proszę zamknąć oczy i nie zwracać uwagi na to, że tutaj no, wygląda to jak plastik, bo tak naprawdę jest to albo ziemniak, albo kukurydza, albo odpady porolnicze. Trudno sobie to wyobrazić, że mamy taką technologię. I to w Polsce? Troszeczkę tak. Natomiast w Polsce jest o tyle ciężko tak naprawdę, że my kreujemy to od początku, tak? My dajemy pomysły wspólnie z instytutami w Polsce, które są niesamowicie cudowne. Pozdrawiam je. Wdrażamy jakieś procesy łączenia przeróżnych polimerów po to, żeby uzyskać konkretnie folię, tak? Granulat, z której możemy zrobić folię. Później tą folię później testujemy na przeróżne sposoby, tak? Stabilność, czy można ją termoformować, w jaki sposób zrobić ekstrukcję i idziemy dalej, tak? W ten sposób powstają chociażby te produkty. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że spotykamy się z całą gamą producentów, którzy dzisiaj używają plastiku, mówiąc wprost, tak? Przeróżnych łączeń, poliamidów, polietylenów, polipropylenów, bla, 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 bla. Natomiast chcemy zawracać odpad, chcemy zawracać na poziomie kompostowania, bo to, co nas od dawna kręci, to jest recykling organiczny. Tak jak powiedziałem, jest recykling organiczny i mechaniczny. Mechaniczny fakt jest bardzo kosztowny, w zależności też od tego, jakie struktury trzeba rozwarstwić, rozdzielić, zawrócić, jakie poziomy są kontaminacji, zabrudzeń biologicznych i tak dalej. U nas jest prościej. U nas, jeżeli mamy produkt certyfikowany i to, co ważne, certyfikaty, które chociażby tu mamy, tak? One potwierdzają, że to, co wymyśliliśmy, to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie 2-3 lata z różnymi firmami, z różnymi instytutami, jest całkowicie bezpieczne, ponieważ przeszliśmy 7 poziomów kompostowania na każdym z tych rozwiązań. Panie Adamie, bo ja jestem baba od pierogów i od zakupów spożywczych. I te biopolimery, kompostowalność, biodegradowalność, wszystko mi się to miesza, więc uwaga. Tu jest butelka, która jest zrobiona albo z kartofla, albo z kukurydzy, tak? Mówiąc wprost, tak. Dobrze, a tutaj mam butelkę taką zwyczajną, plastikową. Czym te dwie rzeczy różnią się dla konsumenta? Z punktu widzenia recyklingu, tak. To będziemy mogli zamienić w nawóz. Włącznie z tym, co tam jest w środku. W środku mamy materiał, to jest blenda tak zwana. To jest mieszanka skrobi termoplastycznej, pochodzenia roślinnego jak najbardziej, bo to jest ziemniaczek, plus 2 plastyfikatory kompostowalne i już to całe zamieni nam się w nawóz. Ale jak to w nawóz? Czyli co? Czyli jeśli na przykład przyjdę do sklepu i będzie w tej butelce przepyszny soczek, który wypiję, to gdzie będę musiała to wrzucić? Do biodegradowalnych odpadów? Już mówię. Myślę, że w połowie roku wejdzie indywidualny kod odpadu dla tych tworzyw. Walczymy o to od 3 lat. Jesteśmy bardzo blisko do tego, żeby to się stało wreszcie, tak? Walczymy dlaczego? Dlatego, że ubiegły rok, końcówka roku była niesamowita dla nas. 30 listopada, pokazanie drugiej części ustawy odpadowej, tam wskazanie wreszcie kompostowalnych rozwiązań jako zasadnych, 4 kategorii wyszczególnionych. Dla nas jest to mega dobra informacja, chociażby z tego względu, że każdy kraj nagle z 27 krajów dowiedział się, że musi zacząć kompostować polimery. O, dopiero teraz się dowiedział, tak? Tak. No to świetnie, że tak późno. No właśnie, bo rozumiem, że wy jako firma Green Tree, ale też jako naukowcy, jako ekolodzy. Jak najbardziej. Chcecie zamienić wszystko to, co jest plastikowe, długo się rozkłada, właściwie rozkłada się tylko do mikroplastiku jeszcze przez kilkaset inaczej. Lat, już na to, co jest biodegradowalne i kompostowalne. Pani tak? Kasiu, jeżeli chodzi o butelkę, to jest niedobry przykład chociażby z tego względu, że Unia Europejska wyraźnie pokazała drogę zawrócenia PET-a i tak jakby zgadzamy się z tym w 100%. Natomiast przy zawracaniu, czyli odzyskiwaniu. Przy recyklingu, tak? Okay. Natomiast wzór jest jak najbardziej właściwy. To, co nas zajmuje, to opakowania miękkie. Czyli to, co stanowi dzisiaj 90% odpadu w tworzywach sztucznych, to z czego dzisiaj recyklinguje się 3%, 4%.
Już. Czyli na przykład kubeczki. Tak. Na jogurty, tak? Proszę albo zobaczyć. Na zioła. Tak. To tego jest typu rozwiązania. Do tak, dżem, do dżemów. Miód, malusieńkie opakowania. Tak. To, co jest niesamowite, to u nas wszystkie transparentne folie, które przygotowujemy, laminaty, które przygotowujemy pod bariery gazowe, kontakt do żywności, możemy łączyć z tackami tego typu, mniejszymi, większymi, termoformować na liniach produkcyjnych, zamykać je razem, tak jak tutaj zrobiliśmy, czy tutaj, Pani Gasiu, proszę bardzo, tak? Ta całość jest kompostowalna. Czyli to na przykład może być dla gastronomii, prawda? Tak, to jak są najbardziej. To wszystkie opakowania, które no, naprawdę no, milionami idą w całej Polsce, bo wszyscy są w tej chwili na diecie pudełkowej, mam wrażenie. A wszystko to idzie po prostu do kosza plastikowego. Tak, żeby nie psuć feng shui. Tak jest. Odłożę. Zostawiamy kartofle i kukurydzę. Zostawiamy kartofle i kukurydzę. Pani Gasiu, to co jest niesamowite, dzisiaj powiedzmy półtorej roku naszego ostatniego spotkania, jesteśmy w takim miejscu, gdzie możemy swobodnie zapakować wszystkie produkty, które finalnie stanowią poziom kontaminacyjny, czyli zabrudzenie resztkowe jedzenia, czyli olej, jak zostaje w pudełku i tak dalej. Bo to, co Pani wcześniej powiedziała, czyli te opakowania chociażby cateringowe, one później musimy zdać sobie sprawę z czego. Tam są resztkowe jedzenie. Tak, no nikt tego nie myje. Tłuszcze, cukry, wiele innych rzeczy. I tak naprawdę to jest wrzucane do worka żółtego. Plastikowego. Tak, żółtego. I to, co się dzieje z tym później, to zawróca nam dalej frakcję, która tam jest. No tak. Cały proces zawrócania dzisiaj, idea tak naprawdę zawracania tworzywa sztucznego, to jest idea znalezienia surowca w śmieciu. A to, jeśli zjem tutaj powiedzmy spaghetti bolognese, to będę mogła sobie Pani wrzucić Kasiu, to do biodegradowalnego dla i koniec, nas tak? To jest coś cudownego. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tu jest zawrócenie bio, to te bakterie zaczną się szybciej namnażać. Dla nas żarłe. Każde zabrudzenie czymkolwiek, tłuszczami, cukrami, resztkami jedzenia, warzyw, obierek, to jest cud, ponieważ te bakterie natychmiast się namnażają na powierzchni. I w jakim czasie zostaje rozłożone takie opakowanie? W zależności od grubości, od wielu innych czynników, ale to jest pomiędzy 9 dni. 9 dni. Chociażby blendy, te, które mamy tutaj na reklamówkach i workach, w woreczkach, chociażby, to jest 7-9 dni w kompostowni. Okay. Zamieni się całkowicie w nawóz, w biomasę. To jest twarde. Tak. Takie miało być. Klient sobie zażyczył. To ile dni? Około 40. 40 dni i znika. Tak. Zostaje zjedzone przez bakterie. Tak. Matko Święta, to jakiś cud. Skąd Pan w ogóle to wszystko wie? Pani Kasiu, dzisiaj to już jest szaleństwo, zamiłowanie. Dzisiaj tak naprawdę firma żyje tym. Nasza firma nie jest wielką firmą, natomiast jakby to powiedzieć, kocha to, co robi. Pracujemy z ludźmi również, którzy są fascynatami polimerów. Ja powiem Pani jeszcze bardzo ciekawą rzecz. Kilka lat temu, jak zaczęliśmy bawić się z tematem polimerów kompostowalnych, dotarliśmy do polskich instytutów. Odkryliśmy, że u nas, Pani Kasiu, są naukowcy. I to jacy? Cudowni, wspaniali, naprawdę. My pytamy, oni odpowiadają. No właśnie, i o co pytaliście ostatnio, bo widzę, że jest dużo nowych rzeczy. Już. Dla nas ostatnim challenge'em były opakowania barierowe, czyli tam, gdzie można zapakować sobie ryby. Okej. Chociażby tutaj, ryby. Tak. W osłonie. Nie pachniało. Tak, i w osłonie gazu, żeby je przytrzymać. Cały czas okres tak naprawdę przydatności do spożycia, żeby wydłużyć gazem. Przeszliśmy wszystkie testy. Mało tego, wolne dojrzewające kabanosy, kiełbasy. Jesteśmy już w dwóch firmach po kolejnych testach, gdzie ten cały proces zatrzymania w środku gazu mamy. I co najfajniejsze, nie używamy żadnych chemicznych odczynników, żadnych ewochów, aloksów. My to stworzyliśmy na poziomie łączeń polimerów tylko. A co to jest to? Absorber. Pani Kasiu. To jest to do mięska. Tak, czyli do mięska. Mięsko tutaj ten. Oczywiście. Czyli tak zwany pampers, przepraszam. Pampers. O pampersach też mógłbym Pani dużo opowiedzieć, tak nawiasem mówiąc. A macie pampersy już na etapie? Mamy pomysł i rozpracowany cały układ polimerów kompostowalnych do przygotowania pampersa takiego, którego będzie można, uwaga, wrzucić do biogazowni. Ha. Bo, moi drodzy, moja droga Pani Gasiu. Tak. Pampers dzisiaj, czy pielucha, tak? Pieluchomajtki, jest mega dużym wyzwaniem. Tego się nie da nic z tym zrobić, nic. Tak naprawdę. To w takim układzie jest. I co zrobić z tą śmierdzącą sprawą? Tak, dokładnie. I tak od słowa do słowa.
I okazało się, że można to zrobić zupełnie inaczej. Zupełnie innego mega absorbera użyć, czyli nie SAF-u, który dzisiaj jest, zupełnie innych wypełniaczy, zupełnie wszystko można poprowadzić tak. Czyli można zrobić pampers ekologiczny. Oczywiście. Na sam koniec jeszcze złożyć go ładnie. I taką oto folią też? Niekoniecznie, za dużo roboty. Nie będziemy. Wrzucić do woreczka kompostowalnego i oddać do biogazowni. Zrobić zbiór tego do biogazowni. A w biogazowni możemy wyciągnąć co? Metan. Widzi pan. A na sam koniec nawóz. No dobrze, a co jeszcze robicie? Co to jest to? Co to jest? To są chusteczki nawilżane. Takie jedno do naszych... pupy, czyli nadal się kręcimy w tych tematach. Cały czas dla dzieci. Cały czas dla dzieciaczków. To są chusteczki nawilżane, gdzie w środku zrezygnowaliśmy całkowicie z plastiku. Mieszanka w środku, która jest, to jest mieszanka... Rozumiem, że to jest prototyp, tak? Tak, to jest prototyp. To są chusteczki nawilżane. Te chusteczki wykonane są z mieszanki celulozowo-bawełnianej. Ona jest bardzo fajna, bardzo wdzięczna. One wyglądają jak normalne chusteczki. Tak, tylko że można je kompostować. Fajnie. Można je kompostować. To opakowanie już ma 2 lata prawie. Okej, czyli to po prostu wrzucam do kompostu i znika. Tak. Naprawdę? Już. To czy pan nie jest czasem magikiem? Jakbym to usłyszał od żony. Pani Kasiu, generalnie opowiem pani tak. Mamy taki, może nie anegdotę, ale mówimy w ten sposób, że gdybyśmy w latach 50. postawili na polimery kompostowalne, a nie tradycyjne, to dzisiaj w domu mielibyśmy 2 kosze. Bio, metal, szkło, papier. Wszystko. No tak. Widzę, że tutaj też są takie sprawy, które również idziemy dalej od dzieci. Idziemy od dzieci, idziemy dalej do higieny intymnej kobiet. Tak. To jest jeden z projektów. Ta firma już wdrożyła, oczywiście nie w Polsce. Szkoda, że nie w Polsce, ale w te rozwiązania, gdzie wszystkie folie dookoła są nasze, tak? Całość jest kompostowalna, absorber wewnątrz w tej podpasce jest na 7 warstw celulozy naprzemiennie ułożony i całkowicie pochłania wszelkie cieczy. Czyli nie ma tutaj żadnego odpadu? Nie, nie ma tutaj żadnego plastiku. Stąd wyeliminowano również SAF, czyli mega absorber. Folia bąbelkowa. To jest jeden z prototypów, do których podeszliśmy, tak? To też jest element wypełnienia też kartonu. Takie wypełniacze kartonowe też akurat nie wziąłem dzisiaj, ale też również dzisiaj robimy. Tak naprawdę torby kurierskie, reklamówki, wiele innych rzeczy już dzisiaj może być. A to? To jest w ogóle taki temat, pani Kasiu. Już mówię. To jest. Wzięliśmy to bardziej, żeby pokazać widzom. Jedną ważną rzecz, o problemy w rolnictwie. W rolnictwie jest mega dużo problemów, jeżeli chodzi o folie, tworzywa sztuczne. To jest projekt, który na ten rok przygotowaliśmy po to, żeby pokazać, że można robić wszystkie sznurki w rolnictwie kompostowalne. Po zużyciu na jesień można je wrzucić na kompostownik, gnojownik, whatever, zamienić w nawóz. Dziękuję. Można to robić dzisiaj. Nie ma odpadu. Nie ma. A znowu element toaletowy? Już mówię, z jedną z naszych zaprzyjaźnionych firm, która jako pierwsza powiedziała, tak, chcemy wreszcie zrezygnować z plastiku, zrobiliśmy pierwszy projekt, wdrażamy pierwszy projekt, nie mogę powiedzieć o tej firmie, natomiast pozdrawiam ich również serdecznie. Jest to klasyczna 8, tak? Tak. To jest klasyczna 8. Wie pan, co mnie denerwuje najbardziej na świecie? Jak jest papier toaletowy, taki troszkę lepszy i każda rolka jest jeszcze zawinięta w plastik. Znowu w plastiku. To jest prawie tak. To jest koszmar. Ale to jest tak jak z tymi parówkami. Parówki pakowane po jedno, zapakowane jeszcze w coś tam, które jest zapakowane jeszcze w coś tam. Tak. Doskonale panią rozumiem. A to? Co tutaj osiągnęliśmy? Dzisiaj wykreowaliśmy tutaj, pani Kasiu, opakowanie. Tak. Które będzie workiem na odpady bio. Ale jak to? Ha, tak to. Całą ósemeczkę zużywamy, ewentualnie wykładamy sobie w miejsce, które w domu jest przeznaczone do tego celu, otwierając ją tu od góry. Mhm. Otrzymujemy worek na odpady bio. Okej, okay, czyli wkładamy po prostu tak. Na odpady bio i drugi potem raz używamy. I wrzucamy tam ogryzki od jabłka, tak. Obierki, dokładnie. Jakieś resztki fusy z kawy. Tak jest. Dokładnie, wszystko wrzucamy tu. Zamykamy i do bio. Dziękuję. I to się całość rozłoży. I całe opakowanie razem z wsadem rozłoży nam się do poziomu biomasy. Czy państwo widzą, że pan Adam i firma Green Tree jest naszym dobrem narodowym?
Naprawdę, czy można po prostu tak do Państwa zadzwonić i powiedzieć, mamy taki pomysł, chcemy to zrobić z Wami, pomożecie? Jak najbardziej. Pani Kasiu, doradzimy. Z nami pracują się eksperci od kreowania niesamowitych opakowań, bo ja powiem, 3 lata temu, jak przyszliśmy do opakowań, poza entuzjazmem, nie było wiedzy. Dzisiaj zupełnie inaczej. Dzisiaj maszyny przezbrajamy w pełnych cyklach produkcyjnych u największych producentów. Ja mogę tylko powiedzieć o tym, że nawet nas zaskakują możliwości, jaką dają te polimery. My cały czas uczymy się, go odkrywamy. To nie jest tak, że dobra, mamy to, dobra, mamy tamto. Nie, absolutnie. My dzisiaj mamy 6 jeszcze projektów w przygotowaniu, tylko i wyłącznie kierunkowe do takiego produktu, bądź do takiego produktu. Bo tam są specyficzne na przykład cechy przechowywania tego, albo wypełnienia gazem, albo cokolwiek klient sobie życzy, to ma. I za to właśnie kocham firmę Green Tree, za to kocham pana Adama i chciałam powiedzieć, że to jest właśnie ta nadzieja, która jest wlewana w nasze ekologiczne serca od wielu, wielu już lat, więc życzę powodzenia, oby to wszystko się ziściło i obyśmy byli otaczani właśnie takimi produktami. Tylko dziękuję i wyłącznie. Pani Kasiu. Poszła z tym plastikiem. Dziękuję jeszcze raz. To był kanał Ekobosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie z takimi świetnymi firmami jak Green Tree współpracujcie.